Drodzy i szanowni towarzysze, te sędziowskie elity, ziarna awanturniczej anarchii, same siebie nazywające kastą, posługując się metodą prowokacji, występują przeciwko władzom państwowym. I to oni ponoszą odpowiedzialność za to, jak wymiar sprawiedliwości postrzegany jest przez społeczeństwo. Jest naszym obowiązkiem, nie wypaczając w niczym historii, choćby nie wiem, jak bardzo się to nie podobało sędziowskim elitom, wykorzeniać z umysłów przeżytki starych i na zawsze minionych przeciwieństw. Po to właśnie powstała Izba Dyscyplinarna w Sądzie Najwyższym. Taki jest nakaz patriotyzmu. Nie będą nam tutaj w obcych językach narzucali, jaki ustrój mamy mieć w Polsce i jak mają być prowadzone polskie sprawy. Polska byłaby zależna od Niemiec, od mocarstw imperialistycznych. Byłaby pionkiem w ich grze. Byłaby niczym. Tak. Tak. Unia Europejska musi odejść w niepamięć. Przed Pałacem Prezydenckim sezon remontowy w pełni. Lewica chciałaby, aby przy tej okazji przemeblować nieco przepisy dotyczące głowy państwa. Żebyśmy wreszcie mogli pozbyć się z kodeksu karnego tego właśnie zapisu. Chodzi o artykuł 135 zakładający Jakuba Żulczyka, za dużo, który w opinii prokuratury napisał kilka słów za dużo. To treść facebookowego wpisu porównującego prezydentów USA i Polski, w którym pada inkryminowane określenie. To prawo chroni prezydenta niezależnie, kto sprawuje tę funkcję. Chroniło także 9 lat temu, gdy skazywano autora strony internetowej Antykomor za obrazę prezydenta Komorowskiego. Andrzej Duda, wówczas poseł, wyrok nazwał dyktaturą nad ludzi z PO. Wcześniej przed sądem stanęli także kibice, którzy w ten sposób mieli obrazić premiera Tuska, a 15 lat temu sąd rozpatrywał sprawę bezdomnego, który publicznie miał znieważyć prezydenta Kaczyńskiego. Nie, ja tylko alkohol, nie wiadomo. Na sali sądowej Fundację Helsińską reprezentował wówczas Adam Bodnar. Angażuje się wymiar spraw obywatelskich, zdania nie zmienia. Powołuje się między innymi na wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Politycy, jak pełnią takie funkcje, powinni po prostu być przygotowani na grubą skórę. Rzecznik prezydenta tłumaczy, że ze strony Pałacu Prezydenckiego nie było żadnego wniosku do prokuratury. Wiceminister Sprawiedliwości dodaje, że zawiadomienie wpłynęło od osoby prywatnej. Tyle, że tym samym spowodował tak zwany efekt Streisand, gdy dwie dekady temu słynna aktorka pozwała fotografa za publikację zdjęcia, na którym widać jej willę. Fotografia zyskała w internecie setki tysięcy kopii. O sprawie aktu oskarżenia z pełnym cytatem z pisarza donosi prasa od Wielkiej Brytanii po Australię i od Węgier po Tajwan.